Szanowni Państwo, ja cieszę się, że ten ważny dokument i ważna w sumie inwestycja, jej podpisanie odbywa się w tak godnym miejscu. Panu dyrektorowi bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę. Myślę, że ta Sala Królewska wiele rzeczy ważnych widziała i też chcielibyśmy, żeby to świadectwo tutaj dzisiaj zostało podpisane. I tak jak zostało na początku powiedziane, nie jest to list intencyjny, który nas kieruje do wykonania mostu na Wisłocie, bo to już jest faktem, przetarg został uruchomiony. Chcemy, żeby ten szlak komunikacyjny na kierunek Tarnów i jednocześnie rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta Mielca, gminy Mielec, oczywiście gminy Czerwień, gminy Wadowice, a także innych gmin ościennych, przez które ta droga nie przechodzi, został rozwiązany, że tak powiem, ostatecznie. Prawda? Wszyscy czekaliśmy na ten moment, kiedy zostanie wykonana obwodnica, kiedy zostanie wykonany most w Połańcu, który w jakiejś części rozładował te perturbacje, ale one w dalszym ciągu są i to, że to komplikuje życie mieszkańcom, zagraża bezpieczeństwu, komplikuje życie przedsiębiorcom, którzy muszą w długich, godzinnych prawie czasami kolejkach pokonywać tą ważną barierę, znaczy ważną, dużą barierę, jakim jest rzeka Wisłoka dla miasta Mielca. Miasto nie może wisieć na jednym moście, to od dawien dawna powtarzamy, o tym wiemy, a teraz nadarza się taka okazja, żeby tą inwestycję uruchomić, rozwiązać ten problem i rozwiązać go naprawdę w sposób innowacyjny, profesjonalny, czyli od miejscowości Piątkowiec aż do miejscowości Trześni, żeby można było zmienić przebieg dróg wojewódzkich po terenie miasta, albo ten przebieg wyeliminować, żeby stworzyć swoistą formułę obwodnicy, która w układzie tym północnym będzie eliminowała ruch w mieście. Czyli robimy to dla mieszkańców całego powiatu i dla mieszkańców miasta, a w szczególności dla przedsiębiorców, bo to jest istotne też z punktu widzenia efektów, które chcemy osiągnąć. Ja chcę bardzo podziękować rzeczywiście panu staroście, panu prezydentowi, panom wójtom za tą dzisiejszą deklarację, która jest taką naszą dżentelmeńską umową, w jakim kierunku będziemy zmierzać, w jakim kierunku będziemy poszukiwać środki z różnych źródeł, powtarzam, dlatego że do tak wielkiej, ważnej rzeczy należy zmontować swoisty montaż decyzji na poziomie samorządu i też swoisty montaż finansowy, prawda? Bo to nie da się z jednego źródła w jednym czasie oczywiście zrobić. Na pewno te inwestycje będą miały jakieś przesunięcia w czasie, ale myślę, że one są tak suwerenne, że po prostu same w sobie zadziałają, prawda? Czyli nie będzie takiego ograniczenia, że gdzieś kończy się dana inwestycja w lesie, w polu i nie ma jej kontynuacji. Będzie miała kontynuację i też to jest później też podstawą do starania się o te środki, prawda? Taka jest rzeczywistość, bo tak mówię, nie będziemy tylko kierowali się do RPO, ale też do innych źródeł finansowania. I to jest w sumie też bardzo intensywne. Także myślę, że w takich okolicznościach, w takim miejscu oczywiście warto takie porozumienie podpisać. Jestem bardzo dumny, że do dzisiaj w takim uroczystym nastroju w takiej sali, jak to pan marszałek powiedział, dojdzie do historycznej chwili, która zapisze się w historii naszego powiatu. W tej chwili by nie było, gdyby nie szanowny pan marszałek. To od pana marszałka wyszła propozycja, żebyśmy wspólnie razem zrobili coś dla naszego terenu. To pan marszałek nas zaprosił kilka razy na spotkania, na których żeśmy podejmowali różne decyzje, w jaki sposób ten temat rozwiązać. Dziś Mielec jest zakorkowany, dziś wyjazd na Tarnów w razie wypadku, czy w razie jakiegoś szybszego przemieszczania się naprawdę jest katastrofa. Myślę, że w niedługim czasie, a dzisiaj mamy drugą rocznicę, kiedy ja na przykład zostałem starostą, wczoraj był 1 grudnia, powołali mnie na starostę i cały zarząd. Także pamiątkowy dzień, myślę, że będziemy go dobrze wspominać. Jesteśmy otwarci na współpracę, my jako zarząd powiatu jesteśmy przygotowani finansowo. Są tu moi pracownicy, którzy się przysłuchują, bo dużo pracy przed nami też będzie, ale myślę, przy nowej współpracy
tak jak do tej pory pokażemy, że wspólnie razem z panem marszałkiem, z prezydentem, z wójtami zrobimy piękny odcinek, który już będzie służył na pokolenia. Także panie marszałku, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do współpracy kolegów, wójtów, prezydenta i myślę, że razem damy radę pokazać, że nasz powiat będzie się dalej pięknie rozwijał. Przypominam, że kiedy przeprowadzaliśmy badania ruchu, te właśnie badania wskazywały, że przejazd przez Wisłokę w tej chwili jest dla nas niezwykle istotny i tam pojawia się właśnie kongestia, czyli no powszechnie znany nam korek. To rozwiązanie, o którym w tej chwili rozmawiamy, które udało się nam wspólnie wypracować, między innymi dzięki tutaj inicjatywie i działaniu pana marszałka Władysława Otyla, które są spinane w tej chwili i nie byłyby realizowane, byłoby to możliwe do realizacji przez samą tylko gminę, miasto Mielec, co wynika już chociażby z samych zapisów ustawowych. Bardzo się cieszę z tego powodu, że w tej chwili zbliżamy się do momentu, w którym zarówno kilka gmin, ale i powiat mielecki i wreszcie województwo podkarpackie będziemy mogli wspólnie zabrać się do tej inwestycji. Dla nas, dla miasta jest to istotne nie tylko ze względu na tak zwaną obwodnicę północną, ale jak wszyscy wiemy, Mielec żyje też specjalną strefą ekonomiczną i w tej chwili ruch ze specjalnej strefy ekonomicznej odprowadzany jest przede wszystkim w kierunku centrum miasta lub w kierunku już istniejącej części obwodnicy. Doprowadzenie do budowy mostu sprawi, że strefa będzie mogła wyprowadzać ruch również w kierunku północnym, co jest dla nas szczególnie istotne, chociażby pod kątem zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego i pod kątem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń właśnie z zakresu transportu. Sami Państwo widzicie, ile ciężkiego transportu, tirów jeździ w tej chwili przez miasto i te rzeczy też musimy jakoś starać się tutaj ograniczać. Dlatego bardzo się cieszę, że ta inicjatywa, nad którą pracowaliśmy już chwilę czasu i o której wspominał również przed chwilą pod kątem pewnego prezentu, który dzisiaj dostajemy, właśnie pan starosta Zbigniew Tymuła, myślę, że to jest naprawdę dobry moment, kiedy możemy rozpocząć takie działania. Jaka jest sytuacja mieszkańców po drugiej stronie Wisłoki, można się przekonać, będąc, żyjąc w życiu codziennym, będąc mieszkańcami Woli Mieleckiej, Rzędzianowic, czy przemieszczając się przez właśnie most istniejący. Mieszkańcy z niecierpliwieniem czekali na realizację tego projektu i projekt, który był zakładany jakby w pierwszej części, czyli realizacja do Rzędzianowic, nie dawała go satysfakcji. Także niezmiernie ważnym elementem jest ten drugi etap, czyli realizacja tego odcinka z Rzędzianowic do Piątkowca. W imieniu swoim i w imieniu mieszkańców gminy Mielec oraz wszystkich, którzy przemieszczają się tą trasą, chciałem podziękować za tę właśnie dobrą wolę i Urzędu Marszałkowskiego, pana marszałka, jak i starosty i wszystkich, którzy tutaj są, bo dzięki wspólnej, można powiedzieć, tej wspólnemu porozumieniu może dojść do celu. To nie tylko poprawa jakości przemieszczania się, ale też poprawa jakości życia, czyli ochrona środowiska, bo stojąc w tych korkach samochody cały czas emitują spaliny. Także jest to dla nas naprawdę wielki, jak tutaj przedmówca powiedział, prezent. Prezent chyba na Mikołaja, za co serdecznie wszystkim dziękuję. Uważam, że ta inwestycja rozwiąże nie tylko problemy komunikacyjne powiatu, gmin, ale również i miasta, a przede wszystkim da impuls rozwojowy dla tych terenów, gdy każda infrastruktura, poszerzenie jej taki impuls daje i będzie to z korzyścią dla całego powiatu, gmin, które mają największe trudności z dojazdem do miasta Mielca, szczególnie w godzinach szczytu, ale również i dla miasta. Także chwała wszystkim za to, że ta inwestycja rusza. Jak dobrze Państwo zdajecie sobie sprawę z położenia geograficznego, całość gminy Wadowice Górne znajduje się po drugiej stronie Wisłoki. Dla nas to jest bardzo ważny moment dla mieszkańców i dla przedsiębiorców, żeby mogli w właściwy sposób i nie czekając w korkach, tak jak to jest na dzień dzisiejszy,
będą mogli docierać do swoich miejsc pracy zarówno w specjalnej strefie ekonomicznej, jak i na terenie Mielca. Bardzo serdecznie dziękuję marszałkowi za tę inicjatywę w zakresie tej budowy drogi, panu staroście i ze swej strony jako gmina Wadowice Górne deklarujemy również pomoc finansową i wszelką pomoc w zakresie realizacji tej inwestycji. Dziękuję. Tak, zróbmy tak. Tak, nie? Panie Wójcie.